Witamy serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić naszego dzisiejszego prelegenta. Tytuł naszego webinaru jest to Ubezpieczyciele, banki a klimat. W jaki sposób instytucje finansowe napędzają katastrofę klimatyczną? Webinar będzie prowadził Jan Chudzyński, który jest ekonomistą i który współpracuje z Fundacją Rozwój Tak, Odkrywki Nie. Przypomnę tylko, że webinar jest organizowany przez Fundację Rton oraz przez wydawnictwo Odpowiedzialny Inwestor. Janek, oprócz tego, że współpracuje z Fundacją Rton, również zajmuje się pisaniem raportów i analiz, artykułów i wywiadów na temat zrównoważonej gospodarki. Przekazuję w takim razie mikrofon Jankowi. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście razem z nami i zachęcam do zadawania pytań, które będziecie mogli zadawać po zakończeniu wykładu Janka. Zadawanie pytań jest również możliwe przez Facebooka na czacie. A dla Was, uczestników na Zoomie, zachęcam Was do zadawania pytań bezpośrednio lub na czacie. Janku, przekazuję Ci w takim razie mikrofon. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za możliwość przedstawienia takiej dosyć kompleksowej, wydaje mi się, prezentacji na temat wpływu właśnie sektora bankowego i ubezpieczeniowego na zmiany klimatu. To co, może odpalę prezentację. I tradycyjnie proszę o sygnał, czy wszystko widać, czy jest OK. Potencjał do Tak, wyświetlenia? widać. O, super, dziękuję bardzo. Dobrze, to może bez przydługiego wstępu powiem tyle, że chyba jeżeli ktoś z nas się interesuje kwestią zmiany klimatu i może w jakimś stopniu gospodarką, to jest świadomy i świadoma, że od kilku lat się dużo częściej wspomina o roli banków i ubezpieczycieli właśnie w tej całej zawieruszce klimatycznej, kryzysie klimatycznym. Tak, ze względu na liczne uwikłania. I tak jak ostatnio w trakcie COP26 w Glasgow dosyć sporo czasu antenowego zajęły kwestie właśnie subsydiów udzielanych sektorowi węglowemu, czy szerzej paliw kopalnych, no ale także temu prywatnym bankom komercyjnym, które finansują ten sektor, a także ubezpieczycielom. I właśnie na temat tych dwóch sektorów chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Okej, no zainteresowanie jest większe. W sumie w krajach zachodnich to głównie banki były nacenzurowane w kontekście zmian klimatu już od pewnie dobrych 10 lat. W ostatnich latach dołączyli do nich też ubezpieczyciele, to znaczy ubezpieczyciele jako instytucje, jako sektor, który też był poddawany pewnej presji ze strony społeczeństwa obywatelskiego, ale także regulatorów pod względem zaangażowania w brudne inwestycje czy w brudne projekty. Okej, czy słusznie? No, wydaje mi się, że to pytanie bardzo mocno retoryczne. Spójrzmy chociażby na wypowiedź z tego roku dyrektora Międzynarodowej Agencji Energetycznej, czyli agendy OECD, który stwierdził, że no jeżeli mamy jakąś sensownie patrzeć na, albo z jakąś nadzieją patrzeć na te scenariusze pisane neutralności klimatycznej w 2050 roku, to już teraz powinniśmy absolutnie nie dokonywać żadnych nowych inwestycji ani w ropę, ani w gaz, ani w węgiel. Tak, to jest wyimek z raportu, o którym też będę potem wspominał, na temat ubezpieczania paliw kopalnych. No i oprócz, to nie jest jedynie głos doktora Birola, to jest także głos nauki, nie wspominając już o społeczeństwie obywatelskim. No i co stoi na przeszkodzie, żeby te inwestycje się zatrzymały, albo żeby się nie dokonywały? No, oczywiście oprócz woli politycznej, regulacji, które mogłyby to na poziomie
nie wiem, czy państwowym, czy federalnym ustanawiać. No, są to też prywatne inwestycje, jest to biznes. I tutaj dużą rolę, jak wiemy dobrze, mają banki, fundusze inwestycyjne i ubezpieczyciele. Okej. Od lat już ta uwaga jest skierowana w stronę banków, zarówno komercyjnych, jak i publicznych, tych, które od strony, nie wiem, czy Unii Europejskiej na przykład wspierały inwestycje w sektor paliw kopalnych. No i ta uwaga znowu powiedziałbym, że słusznie jest skierowana, bo jak zapewne co roku te osoby, które interesują się tym tematem, prawdopodobnie koło marca mogą dostać ataku szału, gdy dowiadują się, ileż to środków prywatnych, środków sektora bankowego, z banków komercyjnych jest przekazywanych w formie finansowania właśnie sektorowi paliw kopalnych. No i ta liczba od 5 lat, tak, 2000, tak, od, no już prawie od 6 lat jest przekazywana w raportach RANU, czyli Rainforest Action Network, który pokazuje, ile od czasu paryskiego, od czasu podpisania porozumienia paryskiego sektor bankowy właśnie przekazał sektorowi paliw kopalnych, i to jest w tym momencie dane z marca 2021 roku, to było 3,8 triliona po angielsku, czyli 3,8 biliona dolarów. I niestety, jak widać na tym diagramie powyżej, ta kwota, no, może ze względu na pandemię została trochę obniżona, ale trend niestety był zwyżkowy, mimo podpisanych porozumień i większej jakiejś akcji i presji klimatycznej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, skoro tak naprawdę dosyć też często słyszymy o tym, że poszczególne banki wycofują się z finansowania, ze wspierania projektów z paliw kopalnych? Odpowiedź jest dosyć prosta: nie wszystkie. Znaczy, też duże banki się często wycofują, ale zawsze pozostają też te, które czasem równie duże, które niestety cały czas pozostają w tym biznesie. Jak się odnaleźć w tej całej zawierusze informacyjnej? No, dzisiaj już od paru lat szczęśliwie możemy kliknąć sobie raz, dwa w internecie i znaleźć tego typu narzędzia, jak Coal Policy Tool, czyli takie narzędzie, takie zestawienie, w którym znajdziemy różne banki, ale także fundusze inwestycyjne czy fundusze emerytalne, które w jakiś sposób wspierają sektor, tutaj już tylko węglowy. Jest im przyznawana ocena na podstawie pięciu kryteriów. Tak? Bada się to, w jaki sposób instytucje te podchodzą do dalszego, czy inwestycji, czy finansowania paliw kopalnych. Część z nich rzeczywiście ma już bardzo solidne polityki, które absolutnie wykluczają finansowanie, część z nich, albo pozostałe określają czas, określają moment, w którym się wycofają, albo pewne kryteria, które uprawniałyby sektor paliw kopalnych do otrzymywania dalszego jakiegoś wsparcia finansowego. Niekoniecznie na nowe projekty, ale po prostu utrzymania jakiejś relacji pomiędzy bankiem a tymi firmami energetycznymi. Tutaj mogę szybko powiem, o co chodzi w tych pięciu różnych kryteriach. One też się przydadzą dla dalszej części tej prezentacji. Znaczy, pierwszy z tych kryteriów, czyli projekty, projects, tak, odnosi się do zaangażowania albo do polityki tej instytucji finansowej względem zaangażowania w nowe projekty węglowe, czy nowe
elektrownie, czy nowe kopalnie, czy węgla kamiennego, czy węgla brunatnego, odkrywkowe na przykład. Najwyższe oceny przyznaje się tym, którzy decydują się na to, że absolutnie już nie będą udzielały finansowania na takie projekty bezpośrednio. Kolejny kryterium to są developers, tak, czyli odnosi się do, chodzi o polityki względem firm, które cały czas, firm z sektora węglowego, które cały czas planują otworzenie jakiejś nowej elektrowni albo nowej kopalni. Tutaj z kolei najwyższe oceny przysługują, dostają te instytucje finansowe, które wykluczają także po prostu kontakty z takimi firmami, które cały czas mimo obecnej sytuacji i wiedzy klimatycznej, a także zaangażowania na poziomie politycznym, decydują się jednak cały czas rozwijać te moce węglowe. Trzeci kryterium to relative threshold, czyli relatywne kryterium, relatywny poziom dotyczący zysków, przychodów, jakie dana firma z sektora paliw kopalnych czerpie z spalania albo z wydobycia węgla. Dajmy na to, jeżeli dana firma czerpie powyżej 10% swoich dochodów, przepraszam, ze spalania albo z wydobycia paliw kopalnych, my jako instytucja finansowa nie będziemy dalej z nimi utrzymywać kontaktów biznesowych. To jest najwyższa możliwa ocena w tym zestawieniu. I kolejny absolutny kryterium dotyczy wielkości mocy zainstalowanych, czyli firma, która ma powyżej kilku gigawatów albo nie, powyżej 1000 megawatów węglu, nie otrzyma finansowania. To byłaby też taka świetna polityka, dobra polityka węglowa. No i phase out, czyli określenie sposobu w ogóle odejścia, wycofania się z finansowania sektora paliw kopalnych. No i tak widać, niektóre firmy niektóre instytucje w niektórych obszarach dostają bardzo dobre wyniki, w innych gorsze. Dobrze, no to nas chciałbym przeprowadzić do kluczowego pytania, jak to wygląda, w jaki sposób wygląda wyglądają te relacje, w jaki sposób wygląda wspieranie sektora paliw kopalnych przez banki. Tutaj taka obrazująca to ilustracja. Tak, mamy do czynienia tak naprawdę z czterema głównymi, oczywiście nie są to jedyne formy, ale z czterema, wydaje mi się, że głównymi formami wsparcia, czyli przekazywaniem finansowania w formie kredytów na inwestycje, kredytów korporacyjnych, obsługi emisji obligacji, a potem także ewentualnie zakupu obligacji. Teraz po kolei. Pierwszy z tych, który możemy odnieść do tego pierwszego z kryteriów, czyli projects, to będzie pożyczka udzielana firmie na opłacenie, na sfinansowanie nowych inwestycji. To są często bardzo wysokie kwoty, tak jak na tym żółtym polu. Tutaj będę wrzucał kilka przykładów odnoszących się do tych kolejnych form wspierania. Przykład PGE, który uzyskał w 2015 roku kredyt o wysokości 5,5 miliarda złotych i było to przeznaczone, ta kwota została przeznaczona na finansowanie projektów inwestycyjnych, głównie wtedy to była elektrownia Opole. Tak więc to jest jedna z takich form finansowania, bezpośrednio przyczyniająca się do powstawania nowych mocy węglowych albo nowych kopalni. Kolejna forma wsparcia, sposób wspierania sektora paliw kopalnych przez sektor bankowy to kredyt korporacyjny, który nie zawsze wprost jest spożytkowywany na inwestycji, może zostać spożytkowany na inwestycje, ale po prostu są to środki przekazywane na działalność, tak? Finansowanie działalności spółki mogą być
przekazane też, wydatkowane także na bieżące wydatki albo spłatę poprzednich zobowiązań. Szczególną formą takiego finansowania, takiego kredytu korporacyjnego może być kredyt odnawialny, revolvingowy, który można porównać do karty kredytowej albo do debetu, nie wiem, limitu kredytu odnawialnego na koncie bankowym. To taka analogia z finansów osobistych. Tak? I przykład takiego kredytu odnawialnego, jaki także PGE otrzymało w 2018 roku z kolei z 4,1 miliarda złotych, tak, od konsorcjum banków, które przy tej dosyć dłuższej umowie występowały wspólnie. Jak widać, to są nie tylko polskie banki, ale także pochodzące z Włoch czy z Holandii. Już odchodząc trochę od kredytów, możemy przejść do innej formy finansowania dłużnego, które firmy z sektora paliw kopalnych, no ale oczywiście też nie tylko, mogą uzyskać poprzez emitowanie obligacji. Sprzedaż, emisję, a także późniejszą jej sprzedaż. Przy tej całej procedurze tak sektor finansowy bierze udział jak najbardziej. Od samego początku może być stroną, która przygotowuje i przeprowadza tego typu emisję wraz z oferowaniem gwarancji wykupu takich obligacji, gdyby nie znalazło się odpowiednio duża liczba chętnych na taki papier dłużny. Tak, czy jest to innego rodzaju pożyczka, ale niekoniecznie z banku, bo mogą to wykupić instytucje wszelkiego charakteru, tak, mogą to być i fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, mogą to być też firmy ubezpieczeniowe, o których będę mówił później. Tak, czyli to jest kolejna forma wsparcia sektora paliw kopalnych przez instytucje finansowe. No tak jak wspomniałem, nie muszą wykupywać tych obligacji, jeżeli znajdą się jacyś chętni, ale czasem banki, instytucje finansowe same mogą chcieć wykupić te obligacje, tak, traktując je jako inwestycje. To znaczy zainwestować, wyłożyć pieniądze na zakup takiego papieru, a potem w jakiejś perspektywie czasu otrzymać od tego pewnej odsetki. Tak? No jest to de facto pożyczka udzielona emitentowi, czyli gdy bank kupuje takie obligacje, mamy do czynienia z kolejną formą tak naprawdę finansowania i pożyczkowania działalności podmiotów sektora paliw kopalnych. Tak, to i przykład z 2019 roku, gdy to PGE kasowała obligacje o wartości prawie 1,5 miliarda złotych. Więc to też są spore kwoty i porównywalne z kredytami, jakie mogą otrzymać. Więc pod żadnym względem nie należy tego obszaru obligacji lekceważyć pod względem wpływu na działalność spółek sektora paliw kopalnych. Okej. Tak jak widać, no, Coal Policy Tool bierze pod uwagę te pięć kryteriów. Tak naprawdę możemy w sumie teraz, tak myślę, możemy od razu przejść do polskich, do tego, jak wyglądają polskie polityki banków, polskich banków, zaczynając od największych, czyli zacznijmy od PKO BP, PKO Banku Polskiego, które zaktualizowało w zeszłym roku swoją politykę kredytową. I przyjrzyjmy się, co tu mamy.
Tak, mając w pamięci te kryteria prezentowane w Power Policy Tour, mamy brak nowych zaangażowań w sektor wydobywczy węgla kamiennego i brunatnego, to znaczy deklaracja, że PKO nie będzie miał nowych klientów z tego obszaru, a także redukował swoje zaangażowanie aż do 2030 roku, kiedy ostatecznie ma je wyeliminować. Tak? Chciałem zwrócić uwagę, że mam tutaj brak odniesienia się do sektora produkcji energii, tak? Czyli do produkcji energii z węgla kamiennego i brunatnego. Tak? Tutaj w tym przypadku polityka Banku Polskiego, PKO Banku Polskiego ogranicza się jedynie do sektora wydobywczego. Dalej, niefinansowanie nowych źródeł opartych na węglu kamiennym oraz stopniową redukcję dotychczasowego zaangażowania. Czyli jeśli chodzi o węgiel, o produkcję energii z węgla, jedynie zapowiadają to, że nie będą finansowali nowych źródeł. Stopniowa redukcja zaangażowania nie określona jest w żaden sposób, data odejścia ani kryteria, które miałyby jakoś tym decyzjom albo tej ścieżce towarzyszyć. Tak? To jest dosyć duży problem tutaj. Plus, jeśli chodzi o to podejście Banku PKO BP, to też ujęcie w polityce, bo to zobaczymy, nie zawsze się pojawia, kolejnych branż okołowęglowych, czyli produkcji maszyn dla górnictwa, handel węglem i produktami wytwarzanymi na jego bazie. Szczególnie ten pierwszy punkt jest istotny w kontekście globalnej walki albo globalnych działań klimatycznych, bo wiemy, polskie firmy są zaangażowane są dosyć dużymi graczami na tym rynku, tak samo jak na rynku kotłów, tak, używanych w elektrowniach czy węglowych, czy gazowych. Tak? Tym niemniej znowu mamy tutaj takie niedopowiedziane, zupełnie nieokreśloną ścieżkę odejścia, tak, od tego zaangażowania. Więc to by było absolutnie do policzenia na minus. Czyli tak, nie brak symetrii tutaj pomiędzy sektorem wydobywczym a produkcji energii opartej na węglu, no i brak konkretnych dat w przypadku tych dwóch ostatnich punktów. Okay, dalej, drugi bank w kolejności, jeśli chodzi o wielkość, to bank PKO, który w swojej strategii na lata 2021-2024, strategii ESG, zakłada, że będzie się wycofywał z brudnej energii i określa mniej więcej, ile to będzie, jaki to będzie, jaka ona będzie stanowiła część ich portfela finansowego. Tak? I to na tyle. Tak naprawdę nie ma żadnych więcej informacji, nie ma informacji o wykluczaniu finansowania spółek, które planują nowe kopalnie, które planują nowe źródła opalane węglem brunatnym czy węglem kamiennym. Nie ma mowy o pożyczkach, obligacjach, tak bardzo, bardzo zdawkowe, więc można powiedzieć, że tak naprawdę bank PKO nie ma żadnej polityki, nie ma żadnej polityki klimatycznej, w sensie, w jakim my byśmy to raczej mogli na serio rozpatrywać. Dalej. Kolejny to bank Santander Polska, tak, który, tutaj chciałem zwrócić uwagę, że na dwa slajdy to się rozciągnie, który po pierwsze nie finansuje rozbudowy elektrowni, ani nowych lub rozbudowy kopalni węgla energetycznego. Tak. Nie ma jednak tutaj słowa o spółkach z sektora na przykład maszyn górniczych, tak, czyli okołowęglowego. To można zrobić ciekawy minus. Dalej, nie finansuje nowych klientów posiadających elektrownie węglowe, z wyjątkiem, gdy klienci ci potrzebują finansowania
na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Tak? Nie finansuje też nowych klientów posiadających jakieś projekty związane z węglem energetycznym. Co do ograniczenia, pewne to jest to, że dopiero w przypadku klientów zwiększających, decydujących się, posiadających już jakąś moc węglową i decydujących się na zwiększenie jej, bank będzie się zastanawiał, co w tej sytuacji zrobić. Tak? Czyli nie finansuje budowy bezpośrednio nowych elektrowni, ale w przypadku, gdy klient decyduje się w ramach swojej działalności gdzieś zwiększyć moc zainstalowaną, wytwarzaną energię wytwarzaną z węgla, niekoniecznie ubiegając się o finansowanie u banku Santander, bank będzie zastanawiał się, co z tym fantem zrobić. No tak, jak mogą sobie Państwo przypomnieć, drugie kryterium z tego call policy odnoszące się właśnie do tej sytuacji, które wskazywałoby, albo sugerowałoby podwyższony standard polityki klimatycznej, to znaczy absolutnie zrezygnowanie ze współpracy z klientami, którzy decydują się zwiększać zainstalowaną moc wytwarzaną z węgla. Tak, więc to jest kolejny tutaj minus. Kolejne punkty z polityki zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych Banku Santander. Od 2030 roku zaprzestaje finansowanie klientów, którzy czerpią ponad 10% swoich przychodów z produkcji energii z węgla. No i to jest odniesienie do tego trzeciego kryterium, to znaczy tego relatywnego kryterium czerpania przychodów z węgla. Czyli jest określone kryterium, jest określona data. Z kolei do 2030 roku nie będzie miało już ekspozycji związanych z wydobyciem węgla energetycznego, czyli do 2030 roku już zrezygnuje z klientów, z pożyczek z klientów związanych z wydobyciem węgla energetycznego. No, główny zarzut to, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli że nieokreślone zostało to, co się stanie w 2030 roku, jeżeli firma, z którą współpracują, tak, będzie produkowała dalej energię elektryczną z węgla. W sensie nawet poniżej tych 9%. Dobrze, przejdźmy do ostatniego z tych, które biorę tutaj na tapetę, ostatniego tych banków, to znaczy M-Banku, który jak w ostatnich tygodniach się okazało w okolicach szczytu klimatycznego w Glasgow, że w najbliższym czasie ma przyjąć strategię klimatyczną. Dotychczas swoje działania bazuje na polityce kredytowej przyjętej w 2019 roku. Stopniowo poprawianej, ale jednak jest to cały czas ten dokument. I w ramach niej zapowiada, że nie finansuje nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalonych węglem. Nie nawiązuje relacji z firmami, z nowymi klientami, których udział energii elektrycznej z tego surowca wynosi ponad 50%, czyli jest to troszeczkę modyfikacja tych kryteriów, o których wcześniej mówiłem. I w przypadku, gdy po 2025 roku dotychczasowi klienci będą nadal generować ponad 50% energii z węgla, bank będzie podejmował decyzję, taką analizę, tak jak w przypadku banku Santander. Jakie są tutaj luki, minusy, wady tej polityki, tej polityki kredytowej czy finansowania banku? No, ona umożliwia dalej, jak widać, finansowanie spółek, to znaczy jest tutaj podkreślenie, że nie finansuje nowych kopalni węgla i bloków energetycznych, ale do tego czasu, w sumie nawet nieokreślonego, może cały czas współpracować z firmami
które korzystają, które są właścicielami kopalni albo bloków energetycznych. Nie ogranicza też dotychczasowych współpracy z dotychczasowymi klientami węgla, tak? Z dotychczasowymi klientami, którzy są zaangażowani w sektorze węglowym, a także nie mamy tutaj informacji o tym sektorze okołowęglowym, co jest dosyć istotne, jako że jeszcze w zeszłym roku to właśnie mBank udzielił pożyczki jednemu z największych producentów maszyn górniczych na świecie, czyli polskiej firmie Famor. Ten sprzęt jest wykorzystywany w kopalniach w Indonezji, czy no, na przykład w Indonezji. Okej. Co jest, co tutaj warto podkreślić, jaki byłby ogromny, co by stanowiło ogromną poprawę tych polityk? No, tak jak mówiłem przy okazji tego Coal Policy Tool, wskazanie odpowiedniej konkretnej daty, tak, wykluczenie zarówno spółek, które zarówno wykluczenie tych nowych projektów, jak i spółek, które planują tego typu działanie. No i określenie konkretnej daty wyjścia w ogóle z finansowania czy ze współpracy z klientami z tego sektora. Okej, to teraz czas na drugą grupę instytucji ważnych w kontekście zmiany klimatu. To jest sektor ubezpieczeniowy, czyli ubezpieczyciele, praktycznie mówiąc. I o zaangażowaniu, o roli ubezpieczycieli w kryzys klimatyczny, w wspieranie sektora paliw kopalnych, szczęśliwie w Polsce mogliśmy też już w ostatnich latach słyszeć. Dosyć głośne było zaangażowanie PZU i niechęci jak na razie do wyjścia tego ubezpieczenia z węgla. No, ma to swój związek z to całe zamieszanie, ta wrzawa medialna i nie tylko medialna ma swój związek z takim szerszym tłem globalnym, bowiem od 5 lat globalnie działa kampania Insure Our Future, tak, czyli ubezpiecz naszą przyszłość. Jest to kampania właśnie nakierowana na ubezpieczycieli, zachęcająca, nakłaniająca do tego, by wycofywali się ze wsparcia sektora szerzej paliw kopalnych, już nie tylko sektora węglowego. No, w ostatnich latach wycofują się z tego zaangażowania kolejni ubezpieczyciele, którzy pełnią rolę zarówno ubezpieczycieli, jak i posiadaczy, właścicieli czy zarządzających funduszami inwestycyjnymi czy funduszami emerytalnymi. Tak, w ostatnich latach 35 globalnych firm ubezpieczeniowych złożyło deklarację, tak, wycofania się, określiło sposób wycofania się z ubezpieczenia paliw kopalnych. No i dlaczego jest to ważne? Bo może warto spojrzeć, w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe wspierają sektor paliw kopalnych. Tak, to wtedy może ta relacja, ta szczególna rola firm ubezpieczeniowych okaże się jaśniejsza. Otóż pierwszy z tych sposobów jest dosyć intuicyjny, to znaczy ubezpieczanie. Firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają zarówno kopalnie, jak i elektrownie, udzielają ubezpieczeń majątkowych od pożaru, od kradzieży, od awarii, także od odpowiedzialności cywilnej zarządu. No ale wydaje mi się, że przede wszystkim też od inwestycji, tak? Czyli ubezpieczają proces inwestycyjny, proces budowy czy nowych kopalni, czy nowych elektrowni. Z drugiej zaś strony oni także inwestują w akcje, kupują akcje jako swoje inwestycje.
i obligacje spółek sektora paliw kopalnych. No, może to wyjaśnić, odnosząc się do w ogóle do struktury, do sposobu funkcjonowania firm ubezpieczeniowych, to znaczy zbierając te swoje miliony albo miliardy dolarów, euro, złotówek czy funtów od firm lub osób, które chcą się ubezpieczyć, no te środki nie mogą leżeć pod kanapą albo w skarpecie, one są dalej inwestowane i często właśnie są to inwestycje w akcje lub obligacje, niestety spółek z sektora paliw kopalnych. I nie ma co ukrywać, jest to dosyć oburzające z kilku powodów. Tak? Nie tylko dlatego, że firmy ubezpieczeniowe to są instytucje, które doskonale wiedzą o tym, jakie mogą być konsekwencje zarówno społeczne, jak i środowiskowe zmian klimatu, jak i zdrowotne, tak? Z drugiej strony w końcu same ubezpieczają nas, tak, obywateli, jak i firmy od działań, od przyszłych ewentualnych następstw zmian klimatu, tak? Czyli już teraz pojawiają się w wielu krajach produkty ubezpieczeniowe, polisy, które mają uchronić czy rolników, czy osoby mieszkające gdzieś na terenach, które są zagrożone efektami zmian klimatów, czy nagłymi zdarzeniami pogodowymi, i oferują te produkty, mimo wszystko, że jednocześnie część z nich ubezpiecza sektor paliw kopalnych. A dodatkowo jeszcze, o czym wspomniałem wcześniej, też inwestują w te firmy, więc to jest o tyle istotne. To jest kilka powodów, dla których w jaki sposób i firmy wspierają sektor paliw kopalnych i dlaczego jest to oburzające, a dlaczego może być to istotne dla sektora paliw kopalnych, no, bowiem elektrownie czy kopalnie potrzebują ubezpieczenia. Ubezpieczenie może stanowić dosyć wysoki też koszt, wysoką część funkcjonowania, wysoki koszt funkcjonowania danego projektu. I bez takiego ubezpieczenia może być to, ten cały proces może być trudniejszy, może wręcz utrudnić albo zatrzymać powstanie jakiegoś projektu. Okej, okay, no tak jak wspomniałem wcześniej, mamy do czynienia z trendem odchodzenia od, szczęśliwie mamy do czynienia z trendem odchodzenia od ubezpieczenia paliw kopalnych. Ten raport z 2021 roku, Scorecard, został opublikowany właśnie w trakcie COP26 w Glasgow. No, przedstawione są tam szczegóły, tak? Ocenione są poszczególne największe firmy ubezpieczeniowe, a także reasekuratorzy. Co ciekawe, teraz tak naprawdę jak już sam tytuł wskazuje i te kategorie, które widać powyżej, on już nie tak bardzo skupia się na węglu, jak idzie dalej i patrzy też na ropę naftową i na gaz. Tak? I na tym polu też starając się dosyć mocno wpływać na wywierać presję na ubezpieczycieli. Spójrzmy zatem na sytuację w Polsce, gdzie tak naprawdę warto przyjrzeć się jednemu głównemu ubezpieczycielowi znanemu wszystkim, PZU, który jest gigantem i już jak tutaj ten cytat wrzucony powyżej, już w 2017 roku, bo to jest z tego czasu cytat, szczycono się tym, że wśród klientów PZU jest już prawie cała energetyka polska. O tym, czym jest PZU, tak naprawdę TUW PZU, mogę odpowiedzieć w tej sesji z pytaniami, to już nie chcę wchodzić w tym momencie w takie szczegóły, w każdym razie jest to też instytucja, która wchodzi w skład grupy PZU i ubezpiecza właśnie
polską energetykę węglową. No i co do polityki PZU, polityki klimatycznej PZU, to pomimo wielu apeli PZU wciąż nie podjęło kroków, jakich byśmy od tego ubezpieczyciela oczekiwali my, a także pewnie inwestorzy i całe środowisko ubezpieczeniowe. Na razie spółka podjęła spore wysiłki PR-owe, żeby przedstawić się jako zielone PZU, tak informując niedawno, wręcz tutaj był plan, że do 2024 stanie się neutralna klimatycznie, ale w ostatnich tygodniach poinformowali o tym, że już dzięki zakupowi tak zwanego offsetu stali się neutralni klimatycznie. Oczywiście chodzi tutaj tylko i wyłącznie o neutralność klimatyczną osiągniętą w tym wąskim wymiarze, czyli w energii, w emisjach, które są produkowane przez w ramach działalności czy biur, czy oddziałów, czy budynków, czy samochodów i takie działalności operacyjne firmy, a nie odnosi się do klientów, tak, czyli do sektora, na przykład do sektora paliw kopalnych, w którym tutaj jesteśmy najbardziej zainteresowani. Strategii grupy nie ma jednak słowa o ograniczeniach właśnie w zakresie ubezpieczenia, tak, jedynie w zakresie ubezpieczenia paliw kopalnych. Co jeszcze ciekawe, widać tutaj, że PZU stara się czerpać energię w pełni z odnawialnych źródeł energii, co jest dość ciekawe w kontekście tego, że cały czas jest głównym ubezpieczycielem sektora węglowego. A jedynym widocznym celem, jaki PZU posiada w klimatycznym odnośnie do swoich klientów, jest to, że dąży. Tak, to jest deklaracja dążenia do tego, by w 2050 roku działalność wszystkich klientów ubezpieczeniowych i inwestycje były neutralne klimatycznie. Tak? To znaczy nie mamy tutaj żadnego kryterium podobnego do tych, które mogliśmy spotkać w odniesieniu do innych instytucji finansowych, czy jakiejś określonej daty odejścia albo wygaszania, tak, współpracy ze spółkami węglowymi, które czy rozbudowują swoje moce, czy rozbudowują kopalnie, czy inwestują w nowe kopalnie, czy mają jakiś określony poziom przychodów płynących właśnie z wydobycia lub ze spalania paliw kopalnych, albo mają po prostu, posiadają w swoim portfolio jakąś określoną moc węglową. Co ciekawe, przed dwoma tygodniami na łamach Gazety Ubezpieczeniowej, czyli branżowego dziennika, ukazał się komentarz Nicka Holmesa, czyli byłego szefa działu ubezpieczeń Société Générale, francuskiego ubezpieczyciela, który wskazuje, że zachowanie PZU odnośnie do klimatu, to znaczy de facto brak polityki klimatycznej, brak określenia czasu i sposobu odejścia od ubezpieczania sektora paliw kopalnych, jest dość ryzykowne. No, poza samą szkodliwością dla społeczeństwa i klimatu, jest też ryzykowne dla samego PZU ekonomicznie. I nie chodzi tu tylko o jakieś przyszłe, ewentualnie wyższe straty, jakie mogą być efektem ekstremalnych zjawisk pogodowych, no ale także w kontekście rynku kapitałowego i obecności na nim PZU, czyli giełdy, może to być problem i finansowanie dłużnego. To znaczy no, dosyć widoczny trend właśnie odchodzenia od brudnych inwestycji i skupianie się na tych trzech filarach inwestycyjnych ESG, tak, czyli environment, social i governance, w tych kryteriach odpowiednich inwestycji. I nie stosując się do, albo nie wdrażając tych trendów w teraz no, dosyć popularnych w sektorze ubezpieczeń. No, PZU, zdaniem Nicka Holmesa,
też zachowuje się nieodpowiedzialnie względem swojego własnego interesu ekonomicznego. Zresztą PZU, tak jak i inne towarzystwa ubezpieczające wciąż węgiel, oprócz tego typu presji napotykają na efekty tych trendów odchodzenia od ubezpieczenia węgla na troszeczkę innym poziomie, na poziomie współpracy z reasekuratorami, tak, czyli z tak zwanymi ubezpieczycieli, czyli w skrócie dużych firm ubezpieczeniowych, które ubezpieczają firmy ubezpieczeniowe, które wcześniej udzieliły na przykład polisy ubezpieczeniowej na kopalnię lub elektrownię. I w tym momencie wraz z wycofywaniem się tych dużych graczy, można powiedzieć, że nawet w przypadku Swiss Re, takiego szwajcarskiego reasekuratora, i Munich Re, czyli niemieckiego reasekuratora, to są bardzo, bardzo istotne zmiany, bo są to firmy, są to reasekuratorzy, którzy tradycyjnie od wielu, wielu lat byli głównymi reasekuratorami właśnie sektora paliw kopalnych w wielu krajach na świecie. Teraz po wycofywaniu się stopniowym tych reasekuratorów z rynku, no to może stanowić i z tego co wiem, to już stanowi właśnie presję i finansową, i organizacyjną na ubezpieczycieli. Tak w tym przypadku, myśląc o polskim kontekście, na PZU. Tak, też może niespecjalnie chciałem wchodzić w szczegóły, to znaczy w tym momencie, w tej części wykładowej mogę się do tego odnieść w części pytań, tak? To znaczy troszeczkę głębiej wejść w ten obszar reasekuracji i zmian zachodzących w nim w ostatnich latach. Okej. Tak, no tak jak wspomniałem, tutaj mamy ten ranking ubezpieczycieli. Wśród nich są właśnie ci reasekuratorzy, tak? Swiss Re, Hanover, Score Re, Munich Re, tak? To są te firmy, które wcześniej też pełniły funkcję, bo to jest informacja ogólnie dostępna, też pełniły funkcję reasekuratorów PZU. To znaczy część ryzyka, które PZU brało na siebie jako ubezpieczyciel sektora paliw kopalnych, była tą częścią ryzyka dzielili się też z tymi większymi firmami o większej pojemności ubezpieczeniowej, czyli po prostu firmy, które mają dużo więcej kapitału, które są w stanie wziąć na siebie więcej ryzyk, więcej składek i też być w stanie ewentualnie w ramach zmaterializowania się takiego ryzyka wypłacić po prostu odszkodowanie. Okej. Tym samym jakie byłyby główne zalecenia, postulaty względem zarówno banków, jak i ubezpieczycieli? Po pierwsze, no, nie finansować ani nie ubezpieczać żadnych firm, ani żadnych firm, które decydują się na nowe moce węglowe czy nowe kopalnie, ale także bezpośrednio oczywiście też nie uczestniczyć w tego typu projektach. Tak, ustanowić ścieżkę odejścia, jeżeli nie w ogóle odmówić współpracy czy ubezpieczeniowej, czy bankowej z takimi firmami, to ustanowić ścieżkę odejścia od węgla zgodną z przyjętymi już parę lat temu w tekście właśnie paryskiego szczytu klimatycznego zaleceniami, czyli że do 2030 roku w krajach OECD i do 2040 roku w krajach pozostałych reszty świata. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tę część powiedzmy wykładową albo prezentacyjną, i bardzo chętnie odpowiem na
na pytania albo wyjaśnię to, co mogło się w trakcie tych ostatnich kilkudziesięciu minut wydać niejasne. Bardzo dziękujemy Janku za wykład, za bardzo ciekawy też wykład. Dziękujemy również oglądającym nas na Facebooku osobom. Przechodzimy teraz do drugiej części, gdzie każdy z Was tutaj na Zoomie będzie mógł zadawać pytania.